Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich na moim kanale, a to jestem ja wychodzący z łódki w Londynie, ponieważ będziemy teraz na tym vlogu zwiedzać pierwszy raz w moim życiu Londyn. Ale najpierw musimy wrócić do Szczecina, w którym wszystko się zaczyna i autobusu i zaczynamy fantastyczną przygodę. Zawsze staram się wybrać piękne miejsce z widokiem. Niestety tym razem było inaczej. Całe szczęście tylko na początku. To dlaczego kocham właśnie podróże, to są nasze piękne widoki, które możemy zobaczyć sobie i dzięki czemu chce mi się naprawdę żyć. To dzięki czemu nie chce mi się czasem żyć i nam, kiedy w samolocie przez pół lotu dziecko płacze i krzyczy na cały samolot. Powinienem powiedzieć, że jak się przylecę, to bierz mnie Darek, dobry znajomy, którego ty też przebywał przez 4 dni. Zagryciałem w ogóle. Super. Powiedzieć, że jest fajna architektura. I widziałem śmieci, gdy zostawiałem ludzi na ławkach i nie spytałem. Tak? Dziki kraj! Moje pierwsze wejście na ulicę w Londynie. Stawiam pierwszy krok. Okej, co mi się rzuca w oczy? Fajnie ubrani ludzie. Nice, good looking people. I budynki podobne jak w Hongkongu. I autobusy, które są na filmach wszystkich. Rzeczywiście. A Darek szuka drogi do domu. No. Słuchajcie, tutaj jest Dirty Dicks. Darek mówi, że to jest najbardziej słynny w Anglii pub. O, ale fajna ciężarówka. Śmieciarka. A taka post. Co to jest na listy? Co? To jest na listy? To czerwone? No. No i kurde, fajna, fajna czerwona skrzynka na listy. Jest głośno i dużo śmieci jest. I mamy Ubera. Ale pięknie, pięknie jest. Takie inne ulice są w ogóle. Architektura jest taka nadzwyczajna, że tak powiem. Wyjątkowa. Dużo takich jest urozmaiceń, tych takich. Wybawiam marzeniarza. To jest sprawa dowody. Czasami mają maszyny, które składają dowody. Co ty? No. No się nie dziwię. A widać taką fajną wolność, że ludzie chodzą gdzie chcą. Tak. A w większości miasta jest umieszczenie do 21 godziny. Więc samochody jeżdżą wolniej. I nikt się po prostu nie przejmuje tym, że wchodzisz na czerwonym, że wchodzisz w miejscu, gdzie jest. To nie, nie jest to dozwolone. Jest większe przyzwolenie społeczne na takie rzeczy. A tu nie ma tramwajów. Nie, nie ma tramwaju. Jest metro, jest kolejka naziemna, ale nie ma tramwaju. Są autobusy oczywiście piętrowe. Widziałeś takiego gościa, co jeździ po prostu po Londynie takim ścigaczem i no, i po prostu nagrywa takie jeździ? Tak, tak. I ludzi. Nie widziałem, widziałem ten filmik na YouTube, nie widziałem go sensu. Milion się ten to ma. No, on ma. Jaki szokowy koleś. Słuchajcie, mijamy Arsenal. Cool.
Londynu. Pozdrawiam fanów piłki nożnej. No jesteśmy w chacie z zaje w ogóle, ale to już koniec, także dobranoc. Co? A, mówię po polsku jednak. No dobrze, to jesteśmy na ulicach Londynu. Darek jest w pracy. Zmierzamy w kierunku Winchester Castle, czy takiego. No i generalnie pierwsze moje wrażenia są takie, że ludzie są mega pozytywni. Czuć. No, rano wszedłem do windy. Pani od razu do mnie, good morning. Okej, okay. Good morning. Później tam widziałem, że się ludzie jakby mieszkają wokół miejsca, w którym mieszkają, to się pozdrawiają, czyli machają ręką, hello. Takie dosyć miłe spędzanie w środowisku w tym czasie. No dobra, no to chodźmy. Pozwiedzam. No i budki telefoniczne są. Idziemy na metro. Mamy tutaj 8 przystanków. Gdzie on iść? W tym momencie, jak nie wiedziałem, gdzie iść, poszedł do mnie ktoś i pomógł mi wybrać miejsca. Jak Londyn zaskoczył mnie swoją architekturą niesamowitą, to turystami i artystami na ulicach zaskoczył mnie jeszcze bardziej, pokazując, jak życie jest rzeczywiście niesamowite, przy tym otwierając mi umysł, ponieważ w moim mieście nie ma czegoś takiego, że jest tyle artystów i ludzie są tak do siebie pozytywnie nastawieni. Jest rzeczywiście wszechobecna wolność, ponieważ możesz też przechodzić na ulicy, gdzie chcesz, nikt nie robi z tym sobie problemu. Jak widzimy teraz właśnie tutaj na zamieszczonym obrazku, przejeżdżający sobie artysta za chwilę będzie dawał koncert na ulicy. Możemy opisać, to jest taka wolność, po prostu pokój i miłość na świecie, nie? Mega energia, jest piękny tutaj, za mocno, są mega otwarci, dużo turystów.
Czy to jeszcze ktoś używa tych budek telefonicznych w Anglii? No. Te budki są wszędzie, nie? Normalnie działa wszystko. Tutaj wyczuć, że jest Life is Miracle. Razem swoje auto. Taka fajna pralka. Patrzcie na to. Que a mí usted no me cae bien, a mí no me hable de calle. Ven este lo donado profundo y soy tan bajo que a su mierda de altura vertigo infundo. Tercero, no es nada más rima para ser rapero. De rigol y galpetí en el guero, por guero me refiero, socio a barrio calentones. No mango un instrumental que suene viejo y dos canciones. Pa' colmo, copian estilo de otro tulpen. Pa' enseñarse al alcoholito y de si yo le meto bien, está bien. Ahora te explico por qué te secuestro. Jakby podsumowując tą całą wyprawę pierwszego odcinka, ponieważ będzie następny, zanim przejdziemy do opisu, zasubskrybuj kanał, daj lajka, pozdrawiam.